jesteśmy tutaj, kochani, z powodu dobrej nowiny. I chciałbym, żebyście posłuchali tej dobrej nowiny, bo ona może zmienić życie wasze, tak jak zmieniła życie nasze. Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Gdyż jest ona mocą Bożą ku zbawieniu każdemu, kto wierzy. Bo Bóg nie ma względu na osobę. Wszyscy zgrzeszyli, są pozbawieni chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez wiarę w Jezusa Chrystusa, którego Bóg uczynił ofiarą przebłagalną przez krew Jego skuteczną. I nie ma w tym względu na osobę. I nie ma w tym ubezpieczenia tego. Nie ma w tym zbawienia przez prawo, przez uczynki prawa. To jest tylko łaska, którą Bóg daje każdemu, kto w Niego uwierzy. Ewangelia jest bardzo prosta. Jezus Chrystus przyszedł na ten świat i stał się grzechem za mnie i za ciebie. Za mnie i za ciebie zawisł na krzyżu i za mnie i na ciebie został zabity, umęczony i poszedł do piekła. Bo Boże prawo musiało się wypełnić. Boże prawo musiało się wypełnić niezawodnie. Tak jak ja zostałem przestępcą, zostałem złym człowiekiem. I Bóg przyszedł i dał swojego Syna, który umarł za mnie i zawisł na krzyżu. I przez to jestem zbawiony. Przez to jestem usprawiedliwiony. Przez to jestem wolny od swojego grzechu. I to jest dla każdego. Dla każdego, kto uwierzy. Bo kto w sercu swoim uwierzy, że Jezus Chrystus jest Panem, zbawiony będzie. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. I nie ma tutaj inaczej. I nie ma innego względu. I wiecie, każdy z was powie, a przecież ja wierzę. Przecież my wierzymy, że Bóg jest, że jest Jezus. A kim jest dla ciebie Jezus? Wiesz, Jakub napisał, że wiara bez uczynków jest martwa. A uczynki, co to są uczynki? To jest wiara wypływająca z miłości. To jest miłość do Jezusa Chrystusa. To jest oddanie mu swojego życia. To nie jest gadanie, że ja idę do kościoła, pomachałem palmą, raz w roku się wyspowiadam, ktoś mnie pokropi wodą i ja jestem zbawiony. A jak nie, to może do tego, do czysta się ślizgnę. Kochani, zacznijcie czytać Boże Słowo, a przekonacie się o miłości Bożej i przekonacie się o tym, co Bóg zrobił na krzyżu. O tym, co Bóg zapowiedział przez swoich proroków. 600 lat wcześniej przed Chrystusem Izajasz prorokował, kto uwierzy wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło. I mówił o Chrystusie Jezusie, który przyszedł i w którego sińcach i ranach jest twoje i moje uzdrowienie. Kochani, chrześcijaństwo to nie jest zabawa. Jezus Chrystus to nie jest przecinek. Wczoraj rozmawiałem z panią, ona wsiada do mnie do samochodu przedwczoraj i mówi, Boże, cholera jak pada. A ja mówię, o widzę, że pani wierząca, to jej się jakoś trochę głupio zrobiło. Kochani, Bóg to nie jest przecinek. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Bóg nie jest figurką na drewnianym krzyżyku, ani nie jest, nie wiem, małym Jezusikiem. Bóg nie jest starym dziadkiem siedzącym w niebie, a diabeł nie jest pydęciem z rogami siedzącym w piekle. Diabeł jest realny i jest tutaj i kusi i niszczy ten świat przez to, przez grzech. Bo grzech jest tym, czym to zniewala ciebie i mnie. A kto jest niewolnikiem? Każdy, kto jest niewolnikiem grzechu. Ja przez 30 lat byłem niewolnikiem grzechu. Przez 30 lat kradłem, napadałem, rabowałem, handlowałem narkotykami i robiłem wszystkie złe rzeczy, jakie sobie możecie wyobrazić, to ja je robiłem. Dlaczego? Bo chciałem mieć pieniądze, chciałem mieć to, co ten świat miał do zaoferowania. A po co mi to? Jak stwierdziłem, że nawet mi to szczęścia nie dawało. Bo diabeł mnie oszukał, bo tak się żyje w tym świecie. Ale przyjaźń ze światem to jest nieprzyjaźń z Bogiem. Bóg okazał mi łaskę w swojej cudowności. Przyszedł do mojego życia, dotknął mojego życia, otworzył oczy mojego serca, żebym przejrzał. Wiecie, kto się na nowo nie narodzi, Królestwa Bożego nie odziedziczy. Nie moje słowa. Chrystus Jezus to powiedział. Ewangelia Jana 3 rozdział. Słyszeliście o tym? Pewność macie, że się narodziliście z Ducha Świętego? Czy Duch Święty świadczy twojemu duchowi, że zbawiony jesteś? Bo jeżeli nie, to przykro mi, ale nie jesteś dzieckiem Bożym. List do Rzymian 8:14 mówi, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. To nie są, kochani, moje słowa. To jest napisane w Piśmie Świętym w Ewangeliach. To jest napisane w Piśmie Świętym, gdzie apostołowie pod natchnieniem Ducha Świętego to pisali. A po co oni to pisali? Po to, żebyś ty i ja wiedział, którędy iść. Żebyś mógł poznać Jezusa, który jest jedyną drogą, prawdą i życiem. I od przez którego nikt nie przyjdzie do Boga. Kochani, my tu nie przychodzimy z nudów, czy mamy z tego jakiś profit. My przychodzimy, kochani, bo się narodziliśmy z Ducha.
bo Bóg przyszedł do naszego życia tak realnie, że nie jesteśmy w stanie o Nim nie opowiadać. Przychodzimy tutaj, bo pragniemy, aby każdy z was mógł przeżyć to, co my przeżyliśmy. Wiecie, ja 30 lat żyłem w grzechu i ja nie umiałem bez tego żyć. To był mój świat, to były moje myśli. Ale gdy się spotkałem ze świętym Bogiem, z Jego czystością, z Jego świętością, z Jego prawdą, ja leżałem na kolanach i ja płakałem. A On każdy grzech, każde zło, które zrobiłem, zabierał ze mnie. I powiedział: synu, ja umarłem za ciebie, a ja się narodziłem na nowo. I ja nie mam problemu z tym, żeby nie grzeszyć. Bo ja członki swoje składam na ofiarę świętą, miłą Bogu. Bo taka być powinna duchowa służba wasza. Nie wiecie o tym? To może Pismo zacznijcie czytać, kochani. Bo to jest Słowo Boże. To jest Słowo... Tak, możesz mi zadać, zaraz sobie porozmawiamy, jak chcesz. To jest Słowo Boże, kochani. Pismo Święte to jest Słowo Boże i należy je zacząć czytać. Jezus w Ewangelii Jana powiedział wyraźnie, aby moje słowa w was mieszkały, abyście mogli widać owoc, a owoc was, żeby był obfity. I o to chodzi. Kochani, mnie to nie wzrusza, że ktoś przychodzi i krzyczy. Mogą na mnie krzyczeć, mogą rzucać we mnie kamieniami. Ja sobie tylko zaszczyt poczytuję, bo wiem, że to się diabłu nie podoba, co tu robimy. Ale my to robimy i będziemy to robić, póki Pan Jezus nasz nie przyjdzie. Bo kochani, Bóg to nie religia, a religia was nie zbawi. Zbawia tylko Jezus Chrystus. Kto się na nowo narodzi, zbawiony będzie. Kto się nie narodzi na nowo, będzie potępiony. Wierzysz w Boga? Pewny jesteś, że wierzysz w Boga? Ewangelia Marka. Ostatnie słowa Jezusa z Ewangelii Marka. A kto uwierzy, takie znaki towarzyszyć mu będą. W moim imieniu demony wyganiać będzie. Na chorych będzie kłaść ręce, oni wyzdrowieją. Nowymi językami mówić będą. Czy to jest w waszym życiu? Czy kładziecie na chorych ręce, oni zdrowieją? Czy mówicie nowymi językami, albo kiedy ostatnio wyganialiście z ludzi demony? Bo jeżeli tego nie robicie, to chyba nie uwierzyliście. Może ktoś was oszukał, może wam się wydawało. Może jednak warto wziąć Boże Słowo i zacząć czytać. Ja się modliłem przed chwilą, 10 minut temu modliłem się o kobietę zniewoloną, demonicznie. Bo to mi Jezus powiedział, kto uwierzy, te rzeczy będzie robił, ja to robię. Widziałem tutaj, mamy co tydzień namiot uzdrowienia, przychodzimy, ja widziałem ludzi uzdrowionych z raka, z najróżniejszych chorób. Bo Jezus umarł za to. W Jego sińcach i ranach jest nasze uzdrowienie. To nie są moje słowa, to nie jest mój wymysł. To Bóg tak wymyślił. Bóg tak wymyślił, bo Jemu się podobało zbawić świat przed głupie zwiastowanie. Jedni szukają mądrości, inni szukają znaku. Ale my wierzymy w Jezusa Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Dla każdego, kto uwierzy. Bo to jest jedyna rzecz. Możemy pogadać, nie napinaj się, zaraz skończę, pogadamy. To jest jedyna rzecz, to jest jedyna rzecz na tym świecie, jaką możesz mieć. Łaskę, przez wiarę za darmo, za darmo. Nic na tym świecie nie ma, kochani, za darmo. Nikt wam nic nie da. A Jezus z miłości do was przyszedł i umarł na tym krzyżu, żebyś ja i ty mógł być zbawiony. I to jest dar, który dziedziczy się za darmo przez łaskę. Bo Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I kochani, Ewangelia to nie jest zabawa. To nie jest Jezus, to nie jest magiczne zaklęcie. O, ja wierzę w Jezusa. Jak wierzysz, to niech twoja wiara będzie czynna w uczynkach. Kochani, weź swój krzyż i idź za mną. Kto nie bierze swojego krzyża codziennie, nie jest mnie godzien. Ja nie będę wam mówił prostej Ewangelii, bo Ewangelia nie jest łatwa i przyjemna. Polega na tym, żeby zaprzeć się samego siebie. Każdego dnia brać swój krzyż i iść za Jezusem Chrystusem. Żeby ukrzyżować swoje ja. Żeby umrzeć dla tego, co jest w tobie. Dla pragnień, dla porządliwości ciała, dla łatwości i rozkoszy. Ale żeby iść za Jezusem Chrystusem, który dał ci nowe życie. Żebyś mógł iść za Nim i wydać obfity owoc. Owoc dla Ojca, dla Królestwa. Po to jesteśmy, kochani, na tym świecie. Po to się naradzamy z Ducha Świętego. Aby ogłaszać Ewangelię. Aby ogłaszać wolność przez Jego sińce i rany. Aby ogłaszać zbawienie w Nim. Kochani, nie łudźcie się. Ten świat was oszukuje, ten świat was kłamie. Jednego oszuka pieniędzmi, drugiego narkotykami, trzeciego kochanką, czwartego pornografią. Ale wszyscy jesteście zniewoleni i pójdziecie w to samo miejsce. Tylko każdy inną drogą. Wybierz inną drogę. Wybierz łaskę i zbawienie. Wybierz kogoś, kto cię ukochał aż do śmierci. Wybierz Jezusa Chrystusa.
i pójdź za Nim. Ja Ci nie powiem, że to będzie łatwa droga, ale to będzie jedyna słuszna. I gwarantuję Ci, że gdy On da swojego ducha do Twojego wnętrza, nie będziesz chciał oglądać telewizji, nie będziesz chciał chodzić na dyskoteki. Będziesz marzył, żeby zamknąć się w domu, wziąć do ręki Jego Słowo, zacząć je czytać. A Duch Święty będzie przychodził do Ciebie z taką mocą, że nie będziesz mógł wstać z podłogi. Łzy będą z Ciebie wyciskane i będziesz kochał Boga, który stworzył ten świat. I będziesz chciał iść i dzielić się tą miłością z każdym człowiekiem. Żeby każdy mógł przeżyć to, co Ty przeżywasz. Żeby każdy mógł się narodzić na nowo z Ducha Świętego. Przyjąć zbawienie i przebaczenie grzechów. I stać się dzieckiem Bożym tu i teraz. Bo dziedziczy się zbawienie na ziemi. Jeżeli przyjmiesz, zbawiony będziesz. Jeżeli nie przyjmiesz, będziesz potępiony. To nie są moje słowa. To są słowa Jezusa Chrystusa, w którego większość uważa, że wierzy. Kochani, ja chcę, żebyście uwierzyli naprawdę. Chcę, żeby On się stał pierwszym w waszym życiu. Żebyście nie mieli przed Nim alkoholu, zabawy, żony, koleżanek czy czegokolwiek. Bo Jezus musi być pierwszy. On musi być pierwszy w twoim życiu. To wtedy pokażesz, że uwierzyłeś. Ojcze, ja błogosławię każdą osobę na tym miejscu. Każdą osobę, która słuchała tego słowa. Ja proszę Cię, Duchu Święty, abyś Ty spoczął i zdradzał Boże życie. Abyś Ty objawił miłość Boga Ojca, łaskę Pana Jezusa Chrystusa i społeczność z Tobą, Duchu Święty. Abyś Ty dotykał serc, przekonywał o sprawiedliwości, grzechu i sądzie. Abyś Ty pokazywał, że tylko Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Że to nie jest religia i nie jest zabawa. Że albo pójdzie się za Bogiem, albo pójdzie się nie za Bogiem. Każdy wie za kim. Błogosławię Was, kochani, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.